serc mu rośnie rozyska. Napojeni Marysią mego koniecka. Nie chcę, nie napoję, bo się konia boję, konia ja się boję, bo nie chcę mu dać. Zdzisław Bziukiewicz z Wachu. Jestem puszczyniarzem ludowym kurpioskim, a zarazem mam z żoną prywatne Muzeum Kurpioskie w Wachu. I jak już wspomniałem, jestem bursztyniarzem ludowym, więc się zajmuję obróbką bursztynu i poszukiwaniem. A tak pewnie mało kto wie, skąd się wziął ten bursztyn na Kurpiach. Ano wedle tej naszej prawdy, to bursztyn powstał ze łzów. Kiedyś przed potopem, tak przez 40 dniów i noców, taki straszny deszcz lał. I ludzie z tego strachu cierpieli łzami weceli. I z tych niezinnych nieboraków utoczył się bursztyn czysty, taki przezroczysty. Ja to mówię tych, co jeszcze w pampersach chodzą, to oni jeszcze grzechów nie mają. Z tych, co mieli grzechy, ale pokutowali, żałowali za nie, utoczył się bursztyn innych kolorów, czyli tam jakiś mleczny, miodowy, zielonkowaty, czerwony. A z tych najgorszych, tych, co mówili, że w piekle jest wesele niż w niebie, utoczył się bursztyn czarny. I jeszcze jak w XX wieku nawet światła i telewizji na Kurpiach nie było, to z czarnego bursztynu nic się dla siebie nie robiło, bo to był taki piekielny. Można go było tylko na kadzidło księdzozie oddać lub na smołę. I jak już pewnie większość wie, Kurpie to jest młoda nacja, to jest w zasadzie dopiero pierwsi osadnicy, to XVI, później XVII wiek. I jak zaczęli tak ci chłopi tak wchodzić do tej pustki, to się okazało, że na wiosnę, jak wody opadały, to się znajdował bursztyn. Bo oni jeszcze wtedy ziemi nie kopali, rolnictwa tu nie było. A jak było coraz więcej, za nimi wchodziły kobiety. A kobiety tak sroki, jak zobaczyli, że się błyszczy, to ten chłop musiał niechcący się nauczyć obrabiać. Jak, kto i kiedy, to nic nie wiemy, jak to było. W każdym razie dopiero w opisach mamy XIX wiek. I na przykład tu w powiecie ostrołęckim, tu w tej części północnej Puszczy Zielonej, w połowie XIX wieku było ponad 1000 hektarów rozprzedane na poszukiwanie bursztynu. I bardzo dużo właśnie było bursztynu pozyskiwane tak przypadkiem przy orce. Bo kiedyś Kurpie uprawiali len, konopie i to na tych niższych miejscach był sadzony, więc przy oraniu on się wyorywał. A że kamienia u nas nie ma, no to więc jeżeli tam w Sochę coś zaszeleściło, to 90% był to bursztyn. Ale oprócz tego też niektórzy szukali bursztynu. Były takie specjalne grupy, tak zwane osomany, i nimi tam, jakby można powiedzieć, dowodził bursztyniarz. I oni często szukali w ten sposób, że dziobali w ziemię. Albo widłami, no bo jak kamienia nie ma, no to jak jakiś taki opór był, no to wtedy rydlem sprawdzano, czy jest tam bursztyn. Albo zabijano sondy, czyli takie patyki z zadziorami, szczególnie na tych podmokłych terenach, bo jeśli byśmy się wrócili jeszcze do XIX wieku, czy wcześniej, no to tu, gdzie dzisiaj mamy pastwiska i łąki, to były bagna. To było łatwo to wbijać, te pale w ziemię. I jeżeli tam się w te zadry zostawiała taka siwica, taka ziemia niebiesko-zielonkowata, no to wtedy rydlami rozkopywano i sprawdzano, czy jest bursztyn. Jeżeli natrafiono, no to mieli szczęście. Bo się czasami trafiały takie gniazda. One tak dla dzisiejszego człowieka to by przypominało słońce albo kometę. Bo tak naprawdę bursztyn powstał stąd, że ze Skandynawii lodowiec zepchnął na tereny polskie. I jak się on cofał, później się topił, to woda w jakieś miejsca go znosiła. I właśnie takimi gniazdami były te tak jakieś dołeczki jeszcze polodowcowe. I one strumiczkami ściągały ten bursztyn w jakiś dołek. A jeżeli taki właśnie dołek, gdy się trafiono, no to super, było szczęście. No zazwyczaj bursztyn to on w różnych miejscach, w małych ilościach jest. I w ten sposób rozkopywano. Ile kto kiedy wydobył, no, możemy sobie gdybać, bo na ten temat nigdzie nie ma. Praktycznie już od I wojny światowej, a w zasadzie od II, to już kopania takiego na łopaty już nie ma. Najłatwiejszą formą właśnie takie, żeby już mniej więcej jakiś tam procent tych szans było na znajdowanie bursztynu, to jest to, że on przy oraniu się znajdywał. Czyli na przykład na wiosnę, jak woda opadała, że gdzieś tam znajdywał się na łąkach.
to było takie właśnie miejsca dosyć takie, no, na 80-70% pewne, nie? No, niekoniecznie w tym miejscu, mogło być parę metrów dalej. Bardzo dużo takiego darmego bursztynu dosłownie było tu na Kurpiach w latach 70. i 80. XX wieku, jak melioracje przechodziły. Wtedy przy okazji orania tych łąka, orano na potęgę je, te rowy czyszczono, więc sporo bursztynu się znajdywało. A że bursztyn tutaj był dosyć łatwo w zdobyciu, więc on wszedł w taką tradycję i honor posiadania, bo jeżeli kurpś miał córkę, to dla niej musiał zrobić przynajmniej trzy takie sznury, nawet większe, bo nieważne, czy ona miała 1,40 m wzrostu, czy mniejsza, czy większa, jak największe korale. I takie trzy sznury jej w posagu dać. Jeżeli sam nie zrobił, to musiał od sąsiada odkupić, no bo inaczej nikt nie chciał takiej panny wziąć. A kiedyś stara panna w domu to była hańba, pośmiewisko, bo jeden sznur korali kosztował mniej więcej krowę. Dobro krowę. Więc te trzy sznury korali musiała na szyi przynieść. I bursztyn u nas był do lat 30. XX wieku praktycznie takim pieniądzem. Jeżeli ktoś szedł do sklepu, załóżmy po to naftę czy sól, to płacił bursztynem. Do kościoła na tacę rzucał bursztyn. I tak jak był jeszcze odpust, no to musiał większe kawałki rzucić, bo wtedy ksiądz miał taką moc, że cięższe grzechy mógł odpuścić, które w normalną niedzielę nie dało rady, nie? Ale to więcej kosztowało. I tam wam powiem, że to jeszcze w tej mentalności tych babek było jeszcze w 70-tych latach. Jeszcze nam się trafiało, bo rodzice się też zajmowali obróbką bursztynu, że się trafiało, że księża przyjeżdżali i z tym tacowym bursztynem nam odsprzedawali. W 70-tych latach XX wieku, to już macie ile lat po tym, gdy już on nie był pieniądzem. I tak samo tutaj bursztyn uważano, że no wcześniej te rolnictwo słabe było na Kurpiach, więc kurp nie mówił, że on tam siedzi na 20 hektarach, tylko na bursztynie siedzi. Samo umierał, to mówili, że szedł bursztyn kopać. I zawsze takie korale między innymi trzymano na pogrzeb, na jakieś biedy. Bardzo dużo tych właśnie takich naszyjników było sprzedanych, jak kurpie do Ameryki wjeżdżali. To widzę, żeby sfinansować to podróż. Ale druga wojna światowa to Niemcy nakradli. Szczególnie tu w Kadzidle akurat kościół był nieczynny, ale w Myszyńcu, no to jak kurpianki w koralach szły do kościoła, to im zabierali szyi. Tam nawet i te kitle, właśnie te kece z tej kameli, te kaftany właśnie okradali, że ludzie dosłownie przed kościołem się przebierali w czmaty, żeby iść na mszę podczas wojny. No i one dużo znikały, tak samo w 70-tych latach przy okazji meloracji z Gdańska bursztyniarze przyjeżdżali po bursztyn czy z Warszawy, ale przy okazji bardzo dużo tych naszyjników poszło właśnie w Polskę, wykupili. Bursztyn w obróbce jest bardzo przyjemny i bardzo prosty. Jak kiedy kurpie zaczęli obrabiać, to już były kołowrotki. I właśnie do obróbki bursztynu, to można powiedzieć, to jest taka tokarka do bursztynu. Właśnie ten kołowrotek już został zaadaptowany. Zamiast wrzeciona jest szpikulec. On tak samo służył jako do wiercenia, tylko wtedy te trzy końcówka sklepana. Zakładany jest kawałek bursztynu i dotykając szkiełkiem. No dzisiaj to żarówek jest mamy w masę, ale kiedyś z szyb, z lamp naftowych. Dotykając tylko szkiełkiem właśnie się zdziera bursztyn. No i ten proszek to jest właśnie bursztyn. I w ten sposób właśnie wyrabiamy te korale te okrągłe, tak zwane te kartoflaki. A właśnie taki proszek, ten bursztynowy, on szedł na kadzidło lub do spirytusu na nalewkę, na stawy, porządki, reumatyzm, migreny. No bo bursztyn służy też do leczenia tutaj na Kurpie. Na tarczycę znowu się nosi. Wcześniej jak kołowrotków nie było, to szorowano na kamieniu. I tak pomału, aż się to wyszlifowano.
polerowano na takim piaskiem bagiennym. A od kiedy się pokazały różnego typu proszki do zębów, to proszkiem do zębów, później paski do zębów. A w dzisiejszych czasach to już są paski do polerowania protez szczęk. Tylko tam nawet ktoś tam w domowych warunkach to może wziąć kawałek floterki jakieś i podzierać to, tak żeby się błyszczał. Tak wspomnę jeszcze, że bursztyn jest takim konserwatorem dobrym, bo on ma od 40 do 50 milionów lat i bardzo dobrze się zachowują owady w bursztynie. Jak ta żywica gdzieś tam kapła, więc owady tak jak żywe wyglądają. Nawet w tym naszyjniku w jednym koralu to jest kilka ich. A kolory bursztynu, no to tak wedle tej prawej naszej to zeusów, a tak naprawdę to najprawdopodobniej gdzieś przy tych drzewach, bo my nie wiemy jakie to drzewa były. Nie znaleziono składu chemicznego takich drzew. Widocznie ich nie ma. Jakieś roślinki przy tym kataklizmie pewnie, czy jakaś wysoka temperatura była i te kolory różne powstawały, bo chętnik naliczył ponad 200 kolorów, więc często nawet w jednym kawałku kilka jest. W tej chwili to jest najdroższy, to taki mleczny, aż prawie kość słoniowa w Pekinie, bo Chińczycy wykupują bursztyn i u nich jest najdroższy ten właśnie, te mleczne kolory, bo im na potencję działa. Tak naprawdę to ja nie wierzę, że ktoś kroi bursztyn, bo małych kawałków jest sporo, to tam tylko są pokazówki. To jak coś ma małego do zrobienia, to znajdzie mały kawałek, bo bursztyn czym większy, mu się cena mnoży. No to jaki sens jest ten krajenie? On załóżmy przekroić na połowę, to on razem te dwa kawałki będą z 5 razy tańsze niż ten jeden cały. Nie ma sensu. To dla telewizji. Ale już wcześniej to tymi piłkami to trzeba można było, tymi drobnymi. A jeszcze wcześniej sznurkiem. Zrobienie takiego jednego sznura korali, to tak szczerze mówiąc trzeba zrobić korali na 10 sznurów. Żeby później kolory dobrać, wielkości dobrać, że nie da się jednego zrobić. Trzeba, załóżmy tutaj gdzieś jest 70 może tych korali, nie? No to trzeba około 1000 narobić, żeby później podobierać sobie. Że trudno określić nawet ile czasu można to robić, bo można, czasami się jeden sznur zbiera dosyć długo, zanim jakiś kolor się dobierze, nie? Bo tak, żeby on jakoś zgrywał się, nie? Tym bardziej kiedyś bardzo przestrzegano, żeby jednolity kolor był i załóżmy 2, 3, 4, 5 korali było kontrastowego koloru, żeby się syny rodziły. I oprócz tego, że kobiety nosiły bursztyny na szyi, to do stroju ludowego tego typu też głównie na odpusty, na procesje czy na wesela, ale też faceci przy stroju mieli. I na przykład tu jest przy kapeluszu klamra bursztynowa i tak samo kwiatek. Bo jeżeli ktoś się bursztynem zajmował, to miał klamrę bursztynową, jak tam rzeźbiarz czy jakiś stolarz, drewniano. I tak samo z kwiatkiem było. Każdy sobie robił. I guziki do strojów były dorabiane, czy do męskich, czy do żeńskich strojów, jakieś broszki. I na co dzień znowu noszono też na tarczyce. A chłopacy jeszcze w kieszeniach bursztyny nosili surowe, żeby właśnie dziewuchy przyciągało. Bo to też taki jakiś magnes był.